Witam serdecznie, Maciek z tej strony. Ki Su Yang, Seat Arona FR Sapphire Blue. Co słychać w Aronie? Zgłoszenie gwarancyjne uznane. Wymiana listwy słupka C, która zaczęła odstawać. Jeszcze jest w folii. Dziś mamy sobotę. W poniedziałek oddaję auto na detailing. Zostanie ponownie nałożony dechroming, czyli ta czarna listwa. No cóż, drodzy Państwo, zima się zbliża. W poniedziałek, jak wspomniałem, ten detailing, będzie powłoka PPE wkładzona, będzie konserwacja tej powłoki ceramicznej, która jest. Będzie ona odświeżona, będzie nałożony znowu, ta hydrofobowość wróci. I tak, przy okazji tego detailingu będzie PPF-ka na maskę, będzie od razu folia PPF na słupki B i powiedzmy, że C, czyli to, te plastiki bardzo się rysują, będzie tutaj, będą spolerowane i będzie nałożona folia PPF oraz X-y, jeżeli tamten będzie oklejony na czarno, ale X-y będą wycięte i to będzie jedyny element srebrny na aucie. No będzie po prostu widoczny, na chwilę obecną nie jest tak dokładnie widoczny. Zobaczcie, śnieg już powoli leży. Ale jeszcze na oponach letnich, z racji tego, że robiłem dla Was film porównanie, czy daje cokolwiek wygłuszenie nadkoli, i powiem, że różnica jest zdecydowanie na plus. Polecam taką operację. Koszt około 400-450 zł, zależy ile materiału i jakiej jakości użyjecie. Można nawet taniej, ale użyłem materiałów premium. I dziś będę zmieniał koła. Koła też chciałem zostawić, ponieważ auto będzie jechać do Wojnicza, do Max Ten Design. Będzie cały pakiet ospoilerowania, przód, tył, dokładki progów oraz spoiler klapy. No ale niestety termin prawdopodobnie wydłuży się do stycznia, nie będę do stycznia na letnich jeździł. Najwyżej na ten jeden dzień wyjazdu do Wojnicza na montaż założę letnie i pojadę tam na letnich, żeby wykonać sesję zdjęciową. Oprócz tego auto, oprócz tych dokładek i pakietu Maxton, który już sam w sobie będzie robił prawdopodobnie dobre wrażenie, będzie to pierwsza Arona poliftowa z tym pakietem, będzie zamontowane również zawieszenie obniżone z firmy Eibach. Właśnie dotarły do mnie sprężynki. Na dniach pojadę zamontować je. Nie ma obaw o kalibrację radarów, kalibrację kamery. Jest to obniżenie tylko 30 mm. Dla takiego auta akurat w sam raz. Co jeszcze w Aronie słychać, drodzy Państwo, to już Wam pokazuję. Doszedł mi dodatkowy przycisk, a mianowicie ten. Jest w takiej pozycji. Nie jest w poziomie, tylko jest w pionie, ponieważ tu jest zaślepka, nie chciałem rzezać, że tak powiem, deski rozdzielczej, nie chciałem ciąć deski rozdzielczej, tylko jest zrobiony otwór w zaślepce. Jak dobrze widzicie, dokładnie jest to przycisk otwierania elektrycznie sterowanej klapy, która jest już zamontowana, która jest sprawna, działa bez żadnych zarzutów. Film oczywiście u mnie wkrótce będzie na kanale na ten temat, rozległy. Jest to pierwsza Arona z tym systemem w Polsce, z czego jestem bardzo dumny, bo zrobiłem to praktycznie całkowicie samemu od początku do końca. Przy pomocy co prawda paru osób z zagranicy, których pytałem, bo druga Arona jest w Turcji taka, a trzecią taką elektryczną klapę ktoś zamontował do Arony w Wielkiej Brytanii. Gdzieś tam pytając ludzi, po informacjach doszedłem, od czego można to wykorzystać, i tak więc wykorzystałem. Siłowniki są, pasują, plug and play, praktycznie bez żadnego cięcia. To są elementy, które tutaj były od bojów, jak widzicie, zdemontowane są przeciągnięte przelotki, tutaj są uszczelki, fajnie jest to poprowadzone. Jedyny otwór, który trzeba zrobić, to tutaj, bo nie ma seryjnie, jedynie w T-Crossie zrobi tu otwór, natomiast nigdy nie było tam seryjnie elektrycznej klapy. Czeka mnie jeszcze montaż, tak jak kiedyś Wam pokazywałem na poprzednim, co słychać, tego plastiku, ale to już jest taki odległy temat. Na razie springi, na razie czekamy na Maxtona i cały pakiet ospoilerowania. Auto nabierze wigoru i wyglądu oraz dechroming i
PPF-ka przy tył, odświeżenie lakieru. Jeszcze kończąc dzisiejszy odcinek, kilka ostatnich rzeczy. Zestaw elektrycznie podnoszonej klapy wyeliminował z obiegu siłowniki klapy, które wykorzystam z pewnością, ale już pewnie wiecie do czego, dokładnie do podnoszenia maski. Z tego zestawu, który jest dołączany, są właśnie mocowania kulowe. Będzie można je wykorzystać właśnie. Będę starał się nie robić nowych dziur, czyli tylko w miejscach seryjnych. To są właśnie te odboje, przez które został przeprowadzony przewód. One również zostają. Parę elementów, oczywiście moje opisy. Bez tego by się nie obeszło. Oczywiście wszystko na filmie dostaniecie informacyjnie, co trzeba przerobić, ale na film musicie poczekać. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Nic więcej nie potrzeba. Dużo osób ma ze mną kontakt. Jeżeli chce się dowiedzieć, zapraszam na Instagrama, zapraszam na Facebooka. Piszcie. To jest kolejny temat też. Nie zrobiłem. Zresztą jest zima. Klimatyzowany schowek na wiosnę, na lato jak najbardziej się przyda. I tutaj jest jeszcze ten element. Kiedyś go pokazywałem wam. Jest to przycisk asystentów. Tak się złożyło, że do Arony w tym roczniku szły dwa rodzaje zwijaczy airbag. E-bag. I jeżeli chcemy dołożyć ten przycisk, musi być inny model zwijacza niż ja mam. Ten zakupiłem nowy. Na szczęście nie są to drogie rzeczy. Okolice 200 zł. I on będzie montowany. Jest to oczywiście montaż plug and play. Natomiast ten, który jest u mnie, ma w innym miejscu otwory na śruby. No, część jest nowa. Nie było problemu z dopasowaniem, znalezieniem jej. Natomiast żeby ten przycisk zamontować, potrzebowałem go przełożyć. To tak jak mówię, będą jeszcze siłowniki, maski. To też jest temat na kolejne rzeczy. Dajcie mi chwilę, mnóstwo filmów jest, a wiecie, teraz jest sezon na inne rzeczy, więc trochę mi zajmuje. Zajmuję się też trochę innymi rzeczami, jak widzicie. Maty zakupione, STP Gold, uważaj. Pianki 6 i 3 mm do wygłuszenia, dywan też będzie miejscami wykładane wnętrze w nefralgicznych punktach. Chlapacze zdemontowałem z racji tego, że do pakietu Maxton po prostu nie tyle, że nie pasują, co pakiet Maxton jest projektowany pod auto bez chlapaczy. Są wyczyszczone, wystawione na sprzedaż, aczkolwiek jeść nie wołają, więc na razie sobie leżą. Z racji tego, że jak już pakiet będzie założony, a niewielkimi tutaj cięciami ich będzie się je dało zamontować, chętnie bym je założył. Aczkolwiek tak jak na chwilę obecną są tam na forum wystawione. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chlapacze do Seata Arony od 2017 do 2024 roku, bo tam się nic nie zmienia. No a ja tymczasem zajmuję się montażem kół. Osiemnastki trafiają tutaj na warsztat, czyścimy. Będzie również film, ponieważ w paru miejscach sobie je uszkodziłem. No, to muszę wam nagrać, bo przez moją nieuwagę złego klucza użyłem i obtarł felgę. To będziemy zabezpieczać lakierem czarnym błyszczącym, potem klarem. A tu ostatnio dosłownie omsknęła się na krawężniku felga i mamy ślad. Po zrobieniu tego nie będzie widać, będzie jedynie lekko wypłaszczone to, ale zrobimy z tego osobny odcinek. Jak jesteście ciekawi, obserwujcie kanał świadomie, sam niestety, i będziemy je konserwować, będziemy je czyścić, będziemy je lakierować punktowo oczywiście i bezbarwnym, będziemy szlifować film od razu i oczywiście pojawi się dla was na kanale. Dobra, to co? Trzymajcie się, cześć!